Zjeżdżając z Ronda Stulecia Zawiercia na ulicę Sikorskiego, wjeżdżamy na odcinek drogi, na którym możemy co najmniej z trzech powodów nie dostać żadnego polecenia od egzaminatora. Pierwszy powód mieliśmy za nami, a więc lewy pas dojazdy na wprost, prawy pas przeznaczony do skrętu w prawo. Widzimy teraz, dojeżdżamy do powodu drugiego. Prawy pas przeznaczony do skrętu w prawo, dwa pasy prowadzące na wprost. I powód trzeci, tutaj troszkę wcześniej zmieniłem pas ruchu, równie dobrze mogłem ten pas zmienić nieco dalej. Natomiast dojeżdżając do skrzyżowania przy Zawierciańskim Urzędzie i zamierzając tam jechać na wprost, musimy zmienić pas na środkowy. I tym środkowym pasem będziemy przejeżdżać przez skrzyżowanie koło urzędu na wprost w kierunku ulicy Leśnej. Dlatego też tutaj, jak zjedziecie z ronda Stulecia Zawiercia i będziecie, egzaminator będzie chciał z wami jechać na wprost, nie będzie wam wydawał żadnego, ale to żadnego polecenia.